Tytuł kursu – Elementy projektowania środków reklamowych. Moduł – Techniki prezentacji multimedia. Temat – Film jako technika prezentacji usług na stronie www. We współczesnym społeczeństwie dostrzega się szybki postęp naukowo-techniczny i rozwój technologii informacyjnej. Dlatego też firmy, które nastawione są na rozwój i innowacyjność, coraz częściej korzystają z nowych technik, by dotrzeć do potencjalnego klienta. Ponadto badania wykazują, że jeśli informacja zostanie przekazana jedynie w formie słownej, istnieją małe szanse, że zostanie zapamiętana przez odbiorcę. Co w takim razie należy robić, aby zwiększyć szanse zapamiętania informacji przez potencjalnego klienta? Dotrzeć do niego przez obraz, a jeszcze lepiej, obraz wspierany dźwiękiem, czyli film. Film to rodzaj multimedialnej prezentacji, którą odtwarza się podczas pokazów, konferencji czy targów. Nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jego zadaniem jest przekazanie konkretnych informacji o firmie czy produkcie i przekonanie o wiarygodności. Oczywiście filmy powinny być stworzone z pomysłem, by nie tylko zachęciły do obejrzenia, ale także, by zaciekawiły w trakcie prezentacji. Wyróżnia się kilka rodzajów filmów. Najbardziej popularnym jest film reklamowy, który ma zapoznać odbiorcę z produktem czy marką, zachęcić do kupna. Istnieją też filmy promocyjne. Ich celem jest przybliżenie odbiorcy informacji na temat przedsiębiorstwa. Zazwyczaj wypowiada się w nich przedstawiciel firmy, co świadczy o jej jakości. Filmy te powinny trwać maksymalnie kilka minut. Innym rodzajem filmu, który promuje firmę, jest tak zwany film korporacyjny. W odróżnieniu od filmu promocyjnego, jego wykonanie zleca się firmie zewnętrznej. Informacje o przedsiębiorstwie przekazywane są odbiorcy w postaci wywiadów przeprowadzanych z pracownikami reklamującej się firmy. Tego typu działanie ma służyć obiektywizmowi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.